Pracowników i wolontariuszy zaczyna się już o świcie, szczególnie teraz, kiedy w nocy temperatura spada poniżej zera. W tym czasie zwierzaki, zwłaszcza te, które są w boksach, muszą być karmione 3 razy dziennie. Dzięki temu aż tak nie marzną. Przynajmniej jeden z tych posiłków musi być gotowany. W Fundacji Niechciane i Zapomniane działa jedynie jedna płytka podwójnej kuchenki elektrycznej, a na ciepły posiłek czeka również świnka Balbinka. Gotowanie takiej na przykład zupy dla psów na mięsie trwa około 3 godzin. Bo po prostu kuchenka ma kiepską moc. No jakoś sobie dajemy radę, ale oczywiście zajmuje to strasznie dużo czasu, który byśmy mogli na przykład przeznaczyć na coś zupełnie innego. Z garnkami też jest problem, bo przy 70 zwierzakach po prostu jest ich zbyt mało. Samokarmienie podopiecznych to kolejne godziny. Później przychodzi czas na sprzątanie i wypuszczanie psiaków na wybiegi. I tak robi się późne popołudnie, które najczęściej wypełnione jest interwencjami i wizytami w lecznicach. Do schroniska trafiają psy właśnie z wypadków samochodowych. Trafiają psy odebrane ludziom za zagłodzenie. I pobyt takiego psa w schronisku wiąże się dla niego z dodatkowym stresem, bo on nie wie, co się dzieje, bardzo go to wszystko boli. No i też szczekanie innych psów i tak dalej, walka o przetrwanie, to nie są warunki do tego, żeby takie psy tu egzystowały. I w miarę możliwości staramy się tych psów tutaj w schronisku nie umieszczać. Mamy dla nich domy tymczasowe, hotele. Przebywają w klinikach, obecnie w Łodzi w kilku klinikach jest kilka psów z Tomaszowa, gdzie mają indywidualną opiekę lekarską, co kosztuje bardzo dużo. W dużej mierze hojność darczyńców jest miernikiem uratowanych zwierząt. Im więcej karmy otrzymają organizacje, tym więcej pieniędzy będą mogły przeznaczyć na leki. Im więcej dostaną proszku do prania, tym więcej kocy uda się wyprać i dać kolejnym zwierzakom. Jeśli Państwu nie jest obojętny los mieszkańców schronisk, zapraszamy w najbliższą niedzielę 20 grudnia w godzinach od 10 do 19 na naszą akcję Pomaganie na Merdanie. Proszę pamiętać, że każda pomoc może być pomocą na miarę psiego życia.